Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, na GeForce Kinsie się znajdujemy i lecimy od razu ze skrzyneczkami od widzów, bo wysyłaliście mi swoje skrzynki, wysyłaliście mi na Discordzie, że Kroko, zrobiłem dla Ciebie skrzynkę, tak? No to sobie popatrzymy, rzucimy kątem oka, czy jest tu tak naprawdę coś nowego, brak strat. No tutaj prawie 1000 zł ta skrzynia kosztuje. No niestety, na dzisiaj taką drugą skrzynka. Ala, panie prowadzący, czy pan może się nauczyć wysłuchać? Taka druga skrzynka dzisiaj niestety. No, troszkę tutaj nasz budżet przekracza, tak? Budżet jest spory, no ale nie aż tak, żeby tyle wydawać na taką skrzynkę. Zobaczmy sobie to. No, taka procentóweczka trochę, czyli to, co lubię najbardziej. Szansa na Dragon Lore, szansa na Glocka Fade'a. A my dostajemy no najgorzej w sumie, co mogliśmy dostać, czyli AWP. No, taka duża strata to nie jest. No myślę, że jeszcze jedną możemy sobie otworzyć. No i zobaczmy, no może akurat ta dealerka. No ale jest Asimov. No Asimovka było 10%, więc to będzie otwarcie no na pewno na plus. No i kurczę, o to chodzi właśnie. Jeszcze jedno. Zobaczmy, no może teraz będzie ta Dragon Lore, co? No by się przydało. No patrz to! No nie wierzę, ty! Ej, widzu! Jakby z tej skrzynki, stary, jakby dzięki tobie udało mi się zdobyć Dragon Lore, no to byłbym ci naprawdę wdzięczny do... Do końca życia, tak? No ale... Kurczę! Wciągnąłem się w tą skrzynkę. Naprawdę bardzo fajna skrzynka. Takie właśnie skrzynki lubię. No mamy emeczkę Asimov, na które było 5%. Kosztuje ona 850 zł. Więc ta skrzynka, no... No fajnie tutaj rzuca. Generalnie jeszcze wspomnę. I patrz, znowu. No i to jest znowu profit, stary. 850 zł. Ta emeczka. No, widz się postarał. Widz się postarał. Zaraz przejdziemy sobie do innych skrzynek. No ale kurczę, no mówię, no tutaj ta skrzynka, że tak powiem, skradła moje serce. Jak chcesz oczywiście sobie na GeForce Kinsie skrzyneczkę otworzyć, to użyj sobie kodu Kroxy, stary, przed każdą wpłatą. Wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz w lewym górnym rogu kod promocyjny i wpiszesz tutaj kodzik Kroxy przez 2x. Klikasz użyj, no i masz wtedy 5% więcej do każdej wpłaty, stary. I nowi użytkownicy dostają kasę na start. Więc polecam oczywiście sobie skorzystać. Jak chcesz sobie konto doładować, no to klikasz tutaj w prawym górnym, doładuj. No i jak masz tutaj znaczek 5%, no to znaczy, że kod jest aktywny. No i możesz sobie tutaj wszelakimi metodami płatności wpłacić PaySafe Card, Biki Skin i wiele więcej. Więc jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią i chcesz sobie skrzynczką zakręcić, no to możesz sobie z GeForce Kinsa skorzystać. No pierwszy USP tutaj Neonoir. No, mogło być gorzej, tak? Jest to przynajmniej factory new, więc nie masz takiej dużej straty. I tak overall jesteśmy póki co z tej skrzynki na bardzo sympatyczny plus. No tutaj niestety Battleskirt, ale stat track, więc nadrabia 151 zł. No okej, no uznajmy, że jest okej. No i generalnie kalendarz, tak? Jak chcesz sobie wziąć udział w kalendarzu, no to musisz oczywiście użyć kodu Kroxy na GeForce Kinsie. Sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście z numerkiem. No i dołącz na Discorda, bo to sprawdzam, tak? Jak nie jesteś na Discordzie, no to niestety nie możesz wygrać sobie w kalendarzu. No ale jest AWP Asimov tutaj znowu, więc no profit znowu jak najbardziej jest. W ogóle, kurczę, no boję się otworzyć więcej niż jedną skrzynkę naraz, ale no zobaczmy, może to się okaże kluczem do sukcesu. Jakaś tutaj dealerka, coś w ten deseń. 850, 40 zł na minus z dwóch otwarć. To nie masz takiej tragedii, no trochę już tych skrzynek otworzyłem, no ale kurczę, no naprawdę osoba, która zrobiła tą skrzyneczkę, naprawdę tutaj trafiła w moje gusta i naprawdę bardzo się postarała. Generalnie bardzo podobają mi się takie skrzynki zrównoważone, gdzie faktycznie jest spora szansa coś fajnego faktycznie trafić, nie? No ale ta skrzynka póki co, no ze wszystkich skrzynek widzów, które otwierałem, chyba ta jest jedną z lepszych, coś mi się wydaje. I wbrew pozorom, szansa na Dragon Lore nie jest aż taka mała. Jest na nią 0,2%.
Czy ty to widziałeś? Czy ty to, stary, widziałeś? Ej, przysięgam. Ja się tylko patrzyłem, stary. Czy ta Dragonora przeleci, czy nie, na topie 90. Ja tak tylko patrzę i mówię, proszę, proszę, nie. No ale dobra, no. Tak na plus wyszliśmy, tak? P90 za 1000 zł, no to się nie może po prostu nie udać, tak? Ja nie mogę. Ej, no serduszko zadrżało. Serduszko naprawdę zadrżało. Star Trek Factory New. Widziałem, że Asimówka P90 jest w ogóle w Factory New stanie. No ale widocznie jest. Zobaczmy tutaj. No, trafiamy te skiny drogie. Trafimy skiny bardzo drogie. No ale na te jeszcze, na które było poniżej tych 2%, to jeszcze nic nie trafiliśmy, nie? No te piątka, te 5, na P92%. No ale tu na rękawiczki 0,3, Huntsman 0,3, Glockfight 0,2, Dragonora 0,2, no tutaj znowu będzie 1500 zł, stary. To jest, ej, naprawdę, przysięgam, to jest tak mocna skrzynka. No zobacz, ile ja na nie zarobiłem już, stary. Nie pamiętam dokładnie, z jakim balansem zacząłem ten film. No ale możesz sobie zobaczyć, że naprawdę... No jest wysoko, tak? Dobra, podkręćmy tempo. Podkręćmy tempo i spróbujmy trafić tą Dragonlore, tak? No tutaj to się nie uda na pewno. Jest to 1400 zł. To nie ma też takiej tragedii, nie jest tu jak... Nie wiadomo jak duży minus, nie? Póki trafiamy taką chociaż emeczkę Asimov, no to nie ma tragedii, nie? No gorzej jakbyśmy trafili 4 razy Neonoira, nie? No to wtedy by była klapa totalna. No, no właśnie o tym mówię. No ona jest MK Asimov i ona ratuje nas. Jakkolwiek. No zobacz, to jest 1500 zł. To nie jest aż tak dużo na minus, nie? To są 200 na minus zaledwie. No i czy będzie Huntsman? Pierwszy? No nie będzie, ej! No tutaj jeden, tutaj drugi. Bardzo mało sympatyczne zagranie. Jeszcze raz. 1700 zł. W tą skrzynię ładujemy. Jest Asimówka. No ale to będzie chyba minus. No jest 1200 zł. No i coś się zepsuło. Kurczę, coś się tutaj zepsuło mi z tą skrzynką. No jest ten Emerald teraz z Dragon. Jest, to jest 1000 zł. Do tego łapupy 1500. Nie mamy na 4 skrzynki. Stała się bardzo zła rzecz. Jak tu nam nic nie poleci... Okej, okay, to nas bardzo mocno ratuje. 2000 tu jest. 2800, stary. No to otwarcie naprawdę nas uratowało. Dobra, 5 na raz. Jak ma nam polecieć ta Dragonlora? To nam poleci, tak? Albo nie poleci. 2 koła dostajemy. No dobra, 500 minus. Spójrzmy teraz. No to będzie chyba otwarcie z kategorii jednych z gorszych. No, jedno z gorszych otwarć, definitywnie. 4 na raz. Czy będzie coś w końcu stopu? No dokręć się, no. No, taka właśnie jest skrzynka, tak? Nie zawsze jest powiedziane, czy będziesz wychodził na plus w nieskończoność. Czasem trzeba przegrać, żeby, wiesz... Czasem trzeba stracić, nie? Czasem ktoś wygrywa, no raz się przegrywa, tak? No dobra, próbujemy dalej. Może się uda jeszcze. Ale naprawdę, tyle co... Naprawdę, otworzymy już tyle tych skrzynek, że... No naprawdę jestem w szoku, że jeszcze nie trafiłem nic z tych 4 itemów. Nic! No jeszcze znowu mi Dragonlora tutaj przylatuje. Żeby mi nadzieję zrobić. Taką mi nadzieję właśnie robisz skrzyneczko, tak? Widzu, który stworzy tą skrzynkę. No robisz mi nadzieję niepotrzebną. Dobra, to jest już w ogóle otwarcie 400 zł. Zostało nam 430 zł. Ej, tak pochwaliłem tą skrzynkę. I potem się stało, naprawdę stało się źle. No dobra. Spróbujmy coś innego. Sorry, że dzisiaj tak się wciągnąłem w tę jedną skrzynkę i że nie przetestowałem innych skrzynek od was, no ale kurczę... Naprawdę mocna ta skrzynka. Tutaj w ogóle widzę, że 50 razy jest otworzona.
Więc pewnie już ją widziałem, tą skrzynkę. No ale zobaczmy, jak nam tutaj dzisiaj się ona zaprezentuje. Zobaczmy, 10% na nóż. To jest Glock. 50% na niego było. 62 zł. Jest to, no, minus definitywnie, nie? No ale jak kosa poleci, myślę, że będzie naprawdę sowicie tutaj. Sowicie będzie można wyjść na plus, tak? Oj, stówka nie została. I teraz pytanie, czy ja mam coś w ekwipunku? No nie mam nic. Taka amatorka, stary, w tym momencie poszła. No dobra, ta skrzynka pamiętam, że ładnie oddawała. Ten 5-7 był mocny. Mocnym zawodnikiem był. Hiperbestia. Okej, okay, 4% na nią. Bo jaki stan? 53 zł. 53 zł. Okej. Okay. No to... trzeba, że tak powiem... coś ze 65 tutaj znaleźć. Coś fajnego. O, to na przykład. Dobra, myślę, że z tą skrzynką mogę się za nim pożegnać. Już nic tutaj tak naprawdę dzisiaj nie wyczarujemy. Jak chcesz oczywiście zrobić mi skrzyneczkę, to zapraszam. Obiecuję, że w następnym odcinku przetestuję więcej skrzynek od widzów. No i co, zżegnam się z wami dzisiaj. Weź sobie udział w kalendarzu i użyj kodu Croxy. Trzymajcie się, siema.